Witam Was, moje młode padawany, i przedstawiam Nerf Star Wars Stormtrooper Deluxe. Oczywiście wyrzutnia wzorowana jest na broni Stormtroopera z najnowszego filmu Star Wars Przebudzenie Mocy, na potwierdzenie czego mamy tutaj logo Star Wars, a na opakowaniu jest numer filmu 7. Wyrzutnia nie potrzebuje baterii, bo jest przeładowywana ręcznie. Jeżeli chodzi o jej charakterystykę, to zaczynając od lufy, mamy tutaj gładkie zakończenie, czyli nie ma możliwości dołączenia dodatków, czyli przedłużenia lufy. Dalej mamy tu długą szynę taktyczną, do której w zestawie otrzymujemy już mały celownik, ale będą tu również pasować inne dodatki. Z tyłu mamy dosyć krótką, aczkolwiek bardzo solidną kolbę. Kolba jest odczepiana, wystarczy przesunąć ten suwak w dół i można ją wysunąć. Oczywiście kolba ze Stormtroopera będzie pasować do innych wyrzutni Nerf, jak i inne kolby będą pasować do Stormtroopera, bo jest tu standardowe rozwiązanie Nerf. Używam dodatku z zestawu Atak w zwarciu, tym razem jest to kolba z wyrzutnią, zobaczcie. I też bardzo dobrze pasuje. Teraz pokażę Wam, jak Stormtrooper będzie wyglądał z wszystkimi dodatkami z zestawu Atak w zwarciu. Celownik przekładam do tyłu i dołączam sobie tarczę. Według mnie ten zestaw świetnie tu pasuje i z 4 zestawów modyfikujących ten najlepiej sprawdzi się z tą wyrzutnią. Pamiętacie o wyrzutni ukrytej w zestawie? Jak nie, to już wiecie. W zestawie otrzymujemy 12 czerwonych strzałek Elite z przezroczystym łebkiem. Na 6 z nich znajduje się napis Star Wars, Nerf oraz grafika. I tu pytanie dla Was, co oznacza ten symbol? Odpowiedzi piszcie w komentarzach. Z wyrzutnią otrzymujemy unikatowy, bo pierwszy raz biały, magazynek na 12 strzałek typu Clip System. Żeby wystrzelić, trzeba najpierw załadować strzałki do magazynku. Dobra. Teraz przesuwamy uchwyt do przeładowywania do tyłu. Zsuwamy magazynek strzałką do przodu. Przesuwamy do przodu i już jesteśmy gotowi, wystarczy nacisnąć spust. Poza pojedynczym strzałem, tak jak w Rampage'u, z tej wyrzutni możemy również strzelać serią, czyli jest tu ciągły ogień. Wystarczy przytrzymać spust i przesuwać uchwyt do przeładowania do tyłu i do przodu. Zobaczcie. Uchwyt jest wygodny, szyna krótka, dzięki czemu możecie strzelać naprawdę szybko. Jeżeli zacięłaby się Wam jakaś strzałka, trzeba przesunąć uchwyt do tyłu i tutaj macie drzwiczki do odblokowywania strzałek. Jeżeli chodzi o zasięg Stormtroopera, to wynosi on według producenta 20 metrów, czyli trochę mniej niż wyrzutnie z serii N-Strike Elite. Podsumowując, Stormtrooper to bardzo udana wyrzutnia, podobna do Rampage'a i Alpha Troopera, którą w szczególności możemy polecić wszystkim fanom Star Wars. Poza 2 trybami strzelania, nowymi czerwonymi strzałkami, mamy tu także unikatowy biały magazynek oraz celownik i odczepianą kolbę. Dodatkowo wyrzutnie można bardzo fajnie zmodyfikować z zestawem modyfikacyjnym Atak w zwarciu. Z mojej strony to już wszystko, dzięki za oglądanie, dajcie znać, co sądzicie o Stormtrooperze Deluxe i pamiętajcie o zagadce z filmu. Ta wyrzutnia, tak jak i inne wyrzutnie z serii Star Wars, do kupienia na poszukiwaczefrajdy.pl, link macie w opisie filmiku. Pozdro i niech moc będzie z Wami.